pewnego dnia 3 września i zgłosiliśmy, proszę, tu powstają wolne związki. Oni wszyscy zbledli, bo to była pierwsze wolne związki tutaj w Nysie. I być może pierwsza na płaszczyźnie, bo bardzo mi pisze, ale ja mu nie wierzę, bo go spotkałem we Wrocławiu na tym samym szkoleniu, co ja byłem, więc on mnie na nas nie wyprzedził. Już wiedzieliśmy, jak to wyciągnąłem te maszyny, co miałem kupione, zacząłem na papierze przebitkowym pisać różne formularze, jak komunikaty, wieszać to. Dyrekcja spróbowała nas trochę wziąć za twarz, nie? Bo nie wiedzieli, co to jest, próbowali mnie gdzieś tam przenieść, ale robotnicy się zbuntowali, stanęli w mojej obronie. Dyrektor skapitulował, dał nam pomieszczenie na biuro, oddelegowano mnie, już miałem czas i wtedy z kolegami jeździłem po wszystkich zakładach w Nysie i stworzyliśmy te struktury Związku Zawodowego. To były związki zawodowe, ale jednocześnie to była taka organizacja wolna, gdzie nie było kontroli służby bezpieczeństwa, nie było kontroli partii i mogliśmy tam wszystko robić. Dostaliśmy w końcu biuro, bo stworzyliśmy taki międzyzakładowy komitet założycielski. Pojechałem do Gdańska, zarejestrowałem to w Gdańsku u Wałęsy. W związku z tym jeździłem jako przedstawiciel, jako region cały byliśmy. Nysa była takim regionem. Niemodlin do nas należał, Buchołazy, Paczków. Całym regionem takim byliśmy, mieliśmy tutaj 25 tysięcy członków Solidarności, gdzie do dzisiaj chyba w całym województwie tyle nie ma. Potem mieliśmy lokal w teatrze dzisiejszym, w Nyskim Domu Kultury na piętrze, tam na dole powielarnie, zorganizowaliśmy to wszystko. No i oczywiście byliśmy z jednej strony związkiem zawodowym, ale z drugiej strony byliśmy taką niezależną siłą społeczną. Co żeśmy robili? Pierwsza msza 3 maja, bo 3 maja też było świętem zakazanym przecież. Nie było 3 maja święta Konstytucji, najważniejszego polskiego narodowego święta. Nie było oficjalnie wolno obchodzić. 3 maja zrobiliśmy pierwszą mszę publiczną na rynku w Nysie. Piękna, było tysiące ludzi płakali ze wzruszenia, bo to po 50 latach, 40 latach komunizmu po raz pierwszy mogli manifestować swoje uczucia patriotyczne. Książki niezależne, szkolenia i tak dalej. Byliśmy taką oazą wolności. I w ogóle cała Solidarność była no po prostu coś wspaniałego. Czuliśmy, że to jest jakieś takie nowe powstanie narodowe, ale robione pokojowymi metodami, walką bez użycia przemocy, że wywalczyliśmy jakiś potężny zakres wolności. Wiedzieliśmy, że z zewnątrz czyhają na nas ci komuniści, nie mogli z tym pogodzić, że nagle już cenzura padła, bo wydajemy bez cenzury te nasze gazetki, że powstają festiwale, gdzie wolno wszystko śpiewać ze sceny, gdzie można o wszystkim mówić, i o Katyniu, i o wszystkim można nagle mówić, mówić o gospodarce, jak naprawić polską gospodarkę. I nagle to było straszne zagrożenie dla Związku Sowieckiego, a to była potęga militarna przede wszystkim, straszna ilość wojska. No więc tu w Polsce się odbywa ten Festiwal Solidarności, cały rok 80, jesień 81. Wolność, znaczy wolne gazetki, wolny ruch społeczny, rolnicy się organizują, rzemieślnicy. Ludzie mówią o wolnych wyborach, bo oczywiście wolność się nie da utrzymać tylko w jednym, trzeba tą wolność rozszerzać. A tu nagle nas otaczają czołgami i wszyscy się zastanawiają, czy Ruscy wejdą, czy nie wejdą, czy nas siłą nie stłumią, czy nie stłumią. I to był potężny strach. To strach, naprawdę. Myśmy cały czas żyli już gdzieś tak od marca 81 roku. Żyliśmy pod wrażeniem tego, że siłą nas wsadzą do więzień. I moi drodzy, że stłumią to siłą, czołgami, tak to wielokrotnie robimy. I bardzo rzeczywiście do tego doszło. 13 grudnia 81, oczywiście komuniści to przygotowywali wiele miesięcy wcześniej, w nocy wpadli do naszych mieszkań, powyłapywali wszystkich przywódców, liderów, bo komunizm zawsze uderza w taki sam sposób. Zresztą każdy, kto chce zniszczyć ten, to uderza w głowę, prawda? W boksie też cios w głowę jest ciosem kładącym. Trzeba zniszczyć, wziąć liderów, zniszczyć liderów i wtedy ludzie zostają bezradni, bo jak nie ma przywódców, to jak nie ma głowy, ucięta głowa, organizm umiera. Jak się zamknie 10 tysięcy ludzi przywódców do więzień, no to przecież reszta nie wie, co robić. Tak się stało. Zamknięto nas w więzieniach, byłem internowany, siedziałem rok w więzieniu i potem żeśmy z tego więzienia wyszli. Potem robiliśmy rozmaite jeszcze, próbowaliśmy nigdy, żeby się nie pogodzili z tym stanem wojennym, z tym, że komunizm wrócił. Wydawaliśmy gazetki i tak dalej. Ten komunizm się rozpadł gospodarczo. W 89 roku komuniści zastosowali taki manewr, zaprosili część opozycji do obrad tak zwanego okrągłego stołu. Sam zresztą tam byłem jako ekspert od budownictwa. Jak będziecie szukać tam wydarzeń przy okrągłym stole, to znajdziecie mnie jako w zespole polityki mieszkaniowej jako eksperta.
Ale nastąpiło coś, z czym ja na przykład nie mogę się do dziś pogodzić i co właściwie zabrało Polakom zwycięstwo, bo nastąpiło dogadanie się z komunistami części elity, lewicowej części elit, dawnych komunistów, Michnika, Uronia i innych. Wałęsę, który się okazał, że był cały czas agentem Służby Bezpieczeństwa w 70-tych latach, a potem był kontrolowanym. Jakby komuniści zabezpieczyli sobie bezpieczeństwo. Do dziś nie można Jaruzelskiego rozliczyć. Sądy są w rękach komunistycznych. Główne media są w rękach komunistycznych. W gruncie rzeczy my, starzy wojownicy, zostaliśmy na marginesie, a społeczeństwu polskiemu zabrano radość zwycięstwa, sukcesu i dokonuje się pewna, nawet proces taki, no jakby powiedziałbym, nawet grabieży majątku narodowego Polaków.